Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wczoraj przyjąłem interferon. I szczerze mówiąc, sponiewierał mnie tak, jak po pierwszym użyciu. Mimo, że biorę go drugi rok już i właściwie kończę drugi rok, to miałem efekty. Jak po pierwszym razie, to znaczy miałem dreszcze, bolała mi głowa, bolały mnie stawy, było mi zimno jak nie wiem co, mimo że jak dotykałem się swojego ciała, to było ono gorące, ale mimo wszystko było mi strasznie zimno, pić mi się bardzo chciało, nie czułem się najlepiej, było źle, było źle, było źle, naprawdę było źle. Ostatnio słyszałem, że wyglądam jak dobrze ubrany bezdomny. Taka sytuacja, prawda? Ja nie starałem się wyglądać jak dobrze ubrany bezdomny. Właściwie ja w ogóle się nie starałem wyglądać jakoś tam specjalnie. No ale cóż, trudno. Niech będzie, że jestem dobrze ubrany bezdomnym. I'm homeless man. No i i dostałem odpowiedź z Kościa Niedzielnego, gdzie przysłałem swój scenariusz, gdzie pokazałem właśnie sytuację między osobą skazaną na śmierć, a dziennikarką, która usunęła ciążę. I dostałem odpowiedź, że tekst nie jest napisany jako artykuł dziennikarski, a ma formę raczej taką literacką, o, literacką formę. No, no i na tej podstawie tekst mój został odrzucony. Trudno się mówi, żyje się dalej. Jakoś sobie z tym poradzę. Najważniejsze, że przeszły mi już te dreszcze i tak dalej, bo ibuprom zaczął działać. Ibuprofen 400 mg. I jest okej póki co. Myślę, że koło godziny 16 albo nawet 14 będę musiał wziąć kolejną dawkę 400 mg ibuprofenu. Dlatego, że będę się czuł bardzo, ale to bardzo źle i wprost fatalnie. A jeżeli chodzi o tą światłość, która ze mnie bije, to ja nie wiem, dlaczego ona ze mnie bije. No, więc trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa.